przestrzeń, wyposażenie, alejki, roślinności, a już nie mówiąc o tych skałach, o jaskiniach, które my mamy. To jest wszystko nasza kielecka ziemia. Chyba tego nie tylko mieszkańcy Kielc, ale wszyscy Polacy potrzebują, aby troszeczkę wyjść. A ogród botaniczny daje tą przestrzeń, jak ponadto bardzo wiele bardzo ciekawych roślin, ciekawe rozwiązania. Jest to także naukowy teren, czyli są rośliny, które nie wsadziliśmy w zeszłym roku, sklonowanego Bartka, czyli ten słynny dąb. Czyli to są różne też miejsca, które można znaleźć też ciekawe rzeczy, a jednocześnie zaobserwować tą naturę, tą przyrodę, która Kielce czy Świętokrzyskie posiadają. Za każdym razem, kiedy tu przychodziłam, pracując jeszcze, byłam zachwycona tym, co tutaj powstawało. Mimo że jeszcze nie było tych roślin nasadzonych, nie było pewnych kolekcji, ale był już zarys, były ścieżki i to naprawdę widać było, że to buduje się dość duży potencjał dla zwiedzających, dla różnych grup wiekowych. Zwiedzamy kolekcje roślinne zgrupowane tematycznie. Możemy się przechadzać po ścieżkach, możemy też po trawnikach, także do tego też zachęcam. Ja to myślę, że tutaj można co miesiąc przychodzić i cały czas jest chyba coś nowego i myślę, że będę częstym gościem. Z ciekawostek takich, które pierwszy raz możemy w ogrodzie zobaczyć, no to są zbiorniki wodne o powierzchni lustra wody powyżej 5000 m2 łącznie. Oprócz zbiorników odsłonięcie geologiczne z jaskiniami, zaczątkami jaskiń. To jest ciekawostka, której w innych ogrodach, myślę, nie ma. Ciekawostka taka na skalę krajową, myślę, a nawet może europejską. Tu można cały dzień spędzić. Są namioty, są leżaki, jest ławek moc. Warto przyjść, wszystkim polecamy. Jest co oglądać i wydaje mi się, że nawet w skali kraju, no to mamy takie warunki tutaj krajobrazowe, że na pewno każdy z przyjemnością przyjedzie i zobaczy. Myślę, że to będzie jedna albo główna atrakcja miasta od dzisiaj, albo jedna z głównych atrakcji, ta oferta miasta, która jest unikalna na poziomie krajowym, można powiedzieć wręcz europejskim, w tej chwili będzie już pełna. Przestrzeń, która pozwala nam znaleźć trochę może dla siebie przestrzeni, może dla swoich najbliższych, a przede wszystkim zachować bezpieczeństwo.